Bibimbap! A cóż to będzie? A będzie to danie kuchni koreańskiej. Zapraszam cię. Popularne danie kuchni koreańskiej, czyli bibimbap. To danie można określić takim mianem sprzątaniem lodówki. Co się nawinie? Ponieważ w nim głównym składnikiem jest ryż oraz różnego rodzaju warzywa. Część warzyw jest surowa, a część warzyw jest smażona. Zaczniemy od smażenia. Ja dzisiaj mam tu przygotowane tak, marcheweczkę w słupki, paprykę pokrojoną w paseczki. Mamy tutaj grzybki shimei i to będziemy smażyć. Oprócz tego będziemy dodawali kapustę czerwoną, surową, świeżą, szpinak, kiełki rzodkiewki. Olej już mamy dobrze rozgrzany. Wrzucamy marcheweczkę. Warzywa smażymy też nie za długo, tak żeby złapały temperatury, ale żeby zostały dalej chrupkie. Wszystkie warzywa będę smażył oddzielnie. Chodzi o wygląd samego dania, żeby wszystkie warzywa nie były pomieszane, tylko żeby były takie fajne sekcje porobione. Będzie to ładnie kolorowo. Mamy ugotowany ryż. Nakładamy ryż do naczynia żaroodpornego. To danie jest dobre na zimno oraz na ciepło. Będziemy dziś używać pasty gochujang. To jest produkt koreański. On smakuje troszeczkę poprzez to, że ma sfermentowany ryż oraz soję w sobie. Trochę jak pasta miso, tylko taka ostra, prawda? Mamy tutaj chili. Do niego będziemy dolewać, już mam tu wymieszaną, 2 łyżki sosu sojowego, łyżkę mało octu ryżowego, 1 łyżeczkę oleju sezamowego i ląduje na to wszystko do środka. Nasza marchewka już jest fajnie przysmażona. Zdejmujemy ją z patelni. Papryka na patelnię. Mieszamy nasz sosik, tak żeby pasta połączyła się z płynnymi dodatkami. Dodajemy jeszcze tutaj 1 łyżeczkę cukru. I jeszcze raz mieszamy. Mamy rozgrzany piekarnik, temperatura 160 stopni. I teraz tak, możemy już naszą marcheweczkę wykładać. Pamiętasz, mówiłem ci, że robimy takie sekcje. Klasycznie bibimbap jest wydawany w żeliwnych naczyniach, które są stawiane na gazie. Dzięki temu ryż, który jest w środku, karmelizuje się na bokach i dodaje nam jeszcze takiego przyjemnego posmaku. Paprykę rozkładamy tak samo jak marchewkę, czyli w taki segment, sekcję na naszym ryżu. Grzybki przesmażamy na złoty kolor. Grzyby już gotowe, przekładam je do naczynia na ryż. Grzyby już złożone, wstawiamy je teraz na chwilkę tylko do piekarnika, tak żeby złapały temperaturę. W międzyczasie możemy zacząć smażyć jajko. Odrobina oleju i wybijamy jajko. Odrobina soli i pieprzu. Jajko musi być tak przygotowane, żeby białko było ścięte, a żółtko było jeszcze płynne. Będzie dużo bardziej fajne, jak nam się rozleje właśnie w tym ryżu, nada takiej kremowości całemu daniu. Dodajemy jeszcze sok z limonki do naszego sosu. Widzisz, nasze białko jest już prawie ścięte. Będzie krótki od spodu, natomiast żółtko jest jeszcze płynne. Wyjmujemy je na ręcznik papierowy, tak żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Wyjmujemy nasz ryż z warzywami. Dalej dajemy kapustę czerwoną, odrobina szpinaku, nasze kiełki oraz usmażone jajko. I jeszcze tylko odrobina sosu, pasty gochujang. Trudne słowo. Przelewamy dookoła po warzywach. Dodajemy jeszcze tylko odrobinę sezamu na górę. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Ważna rzecz przy tym daniu, przed jego zjedzeniem musisz to wszystko dokładnie wymieszać łyżką, tak żeby sos się rozprowadził, warzywa się zmieszały. Także polecam ci, zrób to danie, napisz w komentarzach, jak ci wyszło. Tymczasem pozdrawiam cię, do następnego przepisu, cześć!